Pierwsze ciepłe dni w roku, świeży zapach powiosennej burzy, wiatr we włosach, ale to wszystko jeszcze przed nami. Czy to dobry czas na poszukiwanie używanego cabrio? Zaraz się dowiecie. Zapraszam. Na początek zdradzę Wam, że popełniłem błąd. Paweł Olszowiec, Motoraporter, już mnie uświadomił, że samochodów bez dachu szuka się jesienią, a nie wiosną, bo teraz jest popyt, a jesienią ludzie chcą się pozbyć swoich najdroższych posiadłości, swoje rodowe srebra wyprzedają, ale nie szkodzi, jesienią będę pierwszy. Paweł, dzięki za zaproszenie, dzięki za przyprowadzenie swojego samochodu. Tak, tym razem mój. Rozmawiamy o używanych cabrio. Zanim przejdziemy do tego takiego mięsa, na co zwracać uwagę przy zakupie, porozmawiajmy chwilę o tym, na co w ogóle warto zwrócić uwagę przy myśląc o kabriolecie. Bo wielu ludzi mówi, ej kurczę, będę jeździł bez dachu, super, w ogóle całe lato. Tak. Zdradzę trochę o tym, o czym rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, ponieważ mamy takie obaj przemyślenia, że w zasadzie chyba osoby, które decydują się na zakup cabrio, to są tacy w przenośni motocyklowi emeryci, którym albo zdrowie, albo obowiązki rodzinne, albo zawodowe, albo wiek już nie pozwalają na jazdę motocyklem, albo trochę nawet odwaga przy obecnym ruchu na drodze i decydujemy się na właśnie zakup czegoś, co jest taką namiastką trochę wolności właśnie tego wiatru. Jak się ktoś ma włosy, to jest fajnie i wtedy wieje. Natomiast fajnie powiedziałeś o tym, że szukanie to nie na wiosnę. Ponieważ biorąc pod uwagę, że jeśli kupujemy te, no, że tak powiem, niższe budżetowo cabrio, czyli te do 50 tysięcy, to w zdecydowanej większości trzeba taką inwestycję nazwać jako projekt. To rzadko kiedy jest tak, że wsiądziesz i jest wszystko na tip-top i to naprawdę zawsze jest coś do zrobienia, bo to jest niekończąca się historia. Natomiast myślę, że tu jest winni jesteśmy właśnie stwierdzenia takiego kilku punktów, określenia takich kilku punktów o tym, że jeśli w ogóle rozpatrujecie zakup samochodu bezdachowego, używanego, to na co zwrócić uwagę w ogóle w czasie procesu selekcji i wyboru, bo tak jak właśnie sobie rozmawialiśmy wcześniej, bardzo dużo osób utożsamia samochód cabrio, samochód bez dachu, z samochodem sportowym. A jeśli się przejedziecie pierwszy czy drugi raz takim samochodem, to myślę, że każdy z Was będzie miał takie przemyślenia, dlaczego mi tak kłamano. Bo ten samochód bardzo często, tym bardziej jest to dotyczy samochodów francuskich, one generalnie żyją swoim życiem. To otwarte nadwozie ma taką statykę właśnie, że przód nie dogania tyłu, tak, albo odwrotnie. Przód robi jedno, a tył robi drugie, bo nie. Bez tego dachu nie ma takiej sztywności. Tak jest i to naprawdę musi być już ekstremalny samochód, że tak powiem, i na pewno w wysokim budżecie, żeby on się faktycznie zachowywał tak, jak powinien się zachować samochód sportowy. Na temat to, z czym mamy do czynienia na co dzień, to przeważnie są samochody, naprawdę trzeba traktować je rekreacyjnie. Druga rzecz, o której rozmawialiśmy i chyba obaj to stwierdziliśmy, chociaż jesteśmy po dwóch stronach, że tak powiem, tej mikrobarykady. Ja jestem zwolennikiem miękkich dachów, Ty użytkownikiem twardego dachu w cabrio. Mam twardy dach w cabrio i powiem Ci, jaka była moja za tym logika, a Ty mi później wytłumaczysz, czy miałem rację, czy nie. Otóż, kiedy wybieraliśmy Mazda MX-5, MX-5 była wprawdzie dostępna z miękkim dachem i w MX-5 jest to super, bo po prostu dach otwarty, dach zamknięty, jeden ruch. Ale stwierdziliśmy, że ponieważ to miał być nasz i był przez dłuższą chwilę jedyny samochód, czyli daily, samochód, którym będziemy jeździli i w deszcz, i w śnieg, i tak dalej, to jednak twardy dach jest lepszym rozwiązaniem, tak nam się wydawało. Oprócz tego, ponieważ to było tych kilkanaście lat temu, był też problem z tym, że jeszcze zdarzało się, że czasem ktoś złośliwy Ci tam poszedł i ten dach gdzieś tam przeciął, to uszkodził. To dzisiaj raczej rzadki temat. To już rzadki temat, ale wtedy jeszcze się o tym mówiło, a w każdym razie ja jeszcze pamiętałem kolegę, który parę lat wcześniej miał cabrio i... Tak, ja myślę, że tutaj właśnie trzeba wyciągnąć taki protip, że jeśli chcecie używać samochodu cabrio całorocznie, jeśli to ma być Wasze daily,
to faktycznie możecie rozpatrzeć kwestię twardego dachu. Natomiast dlaczego ja jestem zwolennikiem miękkiego dachu? Bo używam samochodu typowo sezonowo, ale no, weźmy pod uwagę wagę, po prostu. Soft top jest zdecydowanie lżejszy, jest łatwiejszy konstrukcyjnie, przez co w mojej ocenie i tak trochę z praktyki to wynika, że jest trochę tańszy i łatwiejszy do naprawy, ewentualnie. Lub wymiany. Więc żeby przygotować dzisiejszy materiał, wczoraj też wyjąłem swoje auto z jaskini u rodziców, musiałem przejechać 50 km przy 5 stopniach. I uwierzcie, przy miękkim dachu też jest ciepło, ponieważ każdy samochód cabrio ma bardziej rozbudowany system grzewczy. Tu są większe nagrzewnice i zawsze to tak się sprawnie działa, że nie ma z tym żadnego problemu. Więc... Często są ogrzewane fotele, a jeśli ich nie ma, to warto się zastanowić nad modelem, który ma. Tak. I jesteśmy przy fotelach. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy wyborze cabrio. Jeśli już się na to decydujecie i super, wybierzcie egzemplarze, gdzie jest skórzana tapicerka. Tu jest, widzę, pół skóra, pół welur. Tak jest, ale to jeszcze i tak jest taki konsensus przy możliwości utrzymania tego w czystości. Mhm. Niestety, przy otwartym dachu się kurzy. Jeśli gdzieś jeszcze sobie zrobicie jakąś taką rekreację polną gdzieś tam, tak naprawdę to po kilku dniach tapicerka zwykła materiałowa jest po prostu do prania. Tego się nawet nie da doodkurzać. Plus nawet jeśli zostawicie samochód otwarty gdzieś na ulicy i przejedzie parę samochodów tam i z powrotem, tak to jest. To wszystko jest w środku. I kolejna kwestia, jeśli mamy jakąś tam drobny deszczyk nas złapie i nie zdążymy zamknąć tego dachu, no to skórkę po prostu wytrzemy. Skórę się wyciera, tak? Tak ona... jest. A na tym, na tapicerce tekstylnej zostają plamy. Tak jest. Kolejna rzecz, myślę, na którą warto zwrócić uwagę przy w ogóle rozpoczęciu procesu wyboru i poszukiwania cabrio, to fakt, że nie dajcie się, że tak powiem, takiej ogólnej obłudzie, że samochód cabrio używany jest tylko do celów rekreacyjnych i że każdy ma mały przebieg. Uwierzcie, sprawdzając samochody, faktycznie tych cabrio nie sprawdzamy dużo, bo ze względu na pogodę w naszym kraju to nie jest jakiś duży rynek. Natomiast nie było większego problemu, żeby spotkać kabriolety, który miał po 300-400 tysięcy przebiegu. I ja to jestem w stanie zrozumieć, bo jeśli to jest czyjś daily w Niemczech, dokładnie, to on robi te setki autostradą, po prostu w weekend, czy jak się zjedzie z tej autostrady, to się otwiera, bo, i to jest też istotne, nie traktujcie tego samochodu jako jazda z otwartym dachem stąd do Chorwacji. Od szerokiej drogi. Odcinki jakieś pomiędzy autostradami, jeżeli są, to możecie tak sobie je pokonać z otwartym dachem, czy jak już dojedziecie do tej Chorwacji, to nad morzem możecie jeździć z otwartym dachem, ale zapomnijcie o tym, że jedziecie z Warszawy do Poznania autostradą. Nie. Urywa głowę, huczy potwornie. Nawet jak sobie windstopa weźmiemy, to tak samo. Mimo wszystko jest to się nie nadaje. Pierwszy sezon tak się jeździ, a potem człowiek mądrzeje. Myślę, że pierwsze pół sezonu. No i chyba taki jeszcze ostatnia rzecz, którą myślę, że z obserwacji i też swojego doświadczenia, gdzie to już jest któreś cabrio i też jak sprawdzam z klientami, też jak sobie jeździmy, wybieramy, to jednak jestem zwolennikiem dużych jednostek benzynowych. Wydaje mi się, że ten diesel to oczywiście jest bardzo moje takie subiektywne podejście. Nie, jak ale... stoisz w korku i słyszysz... klekot. Bo okej, okay, właśnie. To jest w pewnym sensie pozbycie się dachu, to jest z jednej strony otwierasz się na naturę, tak jest, a z drugiej strony otwierasz się na dźwięk swojego silnika i wydechu i lepiej, żeby to brzmiało. Tak jest. I jeśli to jest downsizingowe 1.2 TSI albo coś takiego, co więcej mruczy niż jeździ, albo diesel, no zdecydowanie fajniej jest mieć w tym samochodzie albo jakąś V6, albo tak jak tutaj 5 cylindrów w rzędzie, no ale niech to daje jakieś też dźwięki, niech ta przyjemność będzie kompleksowa, oraz ponieważ ten samochód jest przeważnie cięższy od swojego zwykłodachowego odpowiednika, to niech ten silnik, nie mówimy o sporcie, ale niech ten silnik ma trochę zapasu mocy, żeby mógł
tę budę ciągnąć. Zdecydowanie, bo no tutaj usztywnienie, ja myślę, że później w przebitkach gdzieś tam się będą pokazywały jakieś materiały. Zdjęcia o usztywnieniu, tak. Tak jest. Pewnych materiałów i kwestii takich problematycznych, jak przejdziemy w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania, to naprawdę widać, że ten samochód jest cięższy i faktycznie no, te malutkie takie jednostki, które właśnie są takie konstruowane przez księgowych pod wpływem ekoterroryzmu, to chyba nie do końca się sprawdzają w tych, że tak powiem, żeby dało pełną satysfakcję cabrio. Tak. Ma brzmieć, ma się odpychać, aczkolwiek niekoniecznie ważna jest prędkość maksymalna. To chyba bardziej dynamika niż, tak, niż prędkość maksymalna. To jest trochę jak jazda na motocyklu, gdzie owszem, są ludzie, którzy lubią te swoje gdzieś tam przecinaki, ale tak naprawdę kręta droga i jazda z prędkością, nie wiem, 40-50 na godzinę, to jest absolutnie wszystko. Absolutny maks, tak jest. Jest bardzo sympatycznie. Dobrze, to może w takim razie porozmawiajmy o tym, co z samochodem typu cabrio może być nie tak, od czego zaczynamy. Jak już sobie wybraliśmy, powiedzmy, modele, wyposażenie, wiemy czego szukać, żeby była skóra, a nie szmata i tak dalej. Co może pójść nie tak z takim samochodem? To dobrze, to przejdźmy może teraz po tym długaśnym wstępie do tego, że jeśli już wybierzecie samochód, jeśli już wiecie, co chcecie kupić, to takie protipy na uniwersalne, pasujące do każdego modelu. Po pierwsze, w moim odczuciu i wynikające z mojego doświadczenia jest ważne, byśmy odrobili pracę domową i dowiedzieli się, jaki system odpowiada za otwieranie dachu. Czy jest to typowo elektryczny, tak jak chociażby w modelu, w którym siedzimy. Jest to bardzo proste, łatwe do skalibrowania, wymienne i dość przewidywalne. Czy na przykład mamy układ hydrauliczny, który już no, jest trochę bardziej rozbudowany. I tu protip, jeśli już to wiemy, kwestia, zaczynamy od sprawdzenia poziomu i jakości oleju. Zawsze gdzieś tam w bagażniku, niezależnie od modelu, jest zbiorniczek przy pompie, który masz poziom określony i czy tego oleju nie jest za dużo i czy jest ciemny. Bo jeśli jest bardzo ciemny, no to już wiadomo, że coś z tą pompą może się dziać. Ona gdzieś może się już łuszczyć, coś tam przeszła. Albo po prostu przez lata tego nikt nie obsługiwał. Jest to normalnie wymienny płyn hydrauliczny, który można kupić w ASO, można kupić w hurtowniach tych motoryzacyjnych. W każdym bądź razie jest to wymienne i to można sobie sprawdzić. Teraz mnie zmartwiłeś, bo w Maździe mi chyba powiedzieli, że jest bezobsługowy dach, ale znaczy, będę musiał to sprawdzić. Wiesz, to może być dokładnie ten sam układ, jak trochę większość... Jak DSG. Tak. Jak dużo producentów mówi tak, producent skrzyni mówi, wymieniamy olej, producent samochodu już nie. Okay. Tak? Więc to może być ta historia. Natomiast mówię o samochodach przeważnie, które mają 10 i więcej lat. Przeważnie jest to już jakaś historia. Otworzyłeś nam dach, zostawiłeś go w tej chwili w takiej pozycji z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby sprawdzić, czy nam nie opada. Po drugie co? Słuchajcie, nie byłbym sobą, to bym trochę Marka nie namówił na kwestię już taką stricte techniczną, ponieważ taki manual też do zakupu kabrioletów, czy z miękkim, czy z twardym dachem, ale w przypadku tego, gdy mamy miękki, warto jest zatrzymać sobie w połowie dach, ponieważ po pierwsze, jesteśmy w stanie ocenić, czy w jakiej kondycji jest sam stelaż, i czy widać demontowane jakieś śruby, czy jakieś prostowania, czy było coś naprawiane. Po drugie, w jakim stanie jest materiał i to wygłuszenie, które jest po środku, bo jak się pewnie domyślacie, to nie jest tylko jedna cienka warstwa, która nas chroni tutaj od deszczu i od wiatru. Natomiast trzecia rzecz, czy ten stelaż jest bardzo skorodowany. Jeśli z aucie nie był wymieniany dach albo gdzieś tam nie leżał w krzakach, to w zasadzie chyba głównie tylko w Sabach zdarza się, że naturalnie on był skorodowany. Natomiast tutaj w normalnych warunkach ten stelaż powinien być w miarę taki ładny, czysty, nieskorodowany i najlepiej jeszcze przesmarowany, ponieważ to również na miejscach tych przegubów, na miejscu tych załamań powinniśmy co jakiś czas zadbać o specjalną tutaj smarowanie tego dachu. Kolejna też rzecz, dlaczego warto go zatrzymać, to też dlatego, żeby zobaczyć, w jakiej kondycji jest napęd. Ponieważ w przypadku dachu elektrycznego, jeśli on będzie skrajnie nisko albo skrajnie z tamtej strony, że tak powiem, się kładł, ma prawo elektryczne odrobinę usiąść. Hydrauliczny powinien być stabilny. Jeśli będzie Wam się ten dach składał jak firanka w tą albo w tą, no to macie też już prawo podejrzewać, że z tym napędem, z tą pompą już jest troszeczkę coś jest tak, jest niestabilna, te zawory gdzieś przepuszczają i to też powinno być tym przysłowiowym czynnikiem do zapalenia czerwonej kontrolki.
No i ciąg dalszy, moi drodzy, rozważań na temat napędu i samego dachu. Myślę, że w tym przypadku warto zwrócić właśnie tu uwagę. Przyznam, osobiście to robiłem, te napędy są już nowe, zwykłe, czyste, proste, elektryczne. Kwestią tylko jest dobre ich skalibrowanie, usytuowanie, żeby równo chodziły. Do tego jest dużo manuali, co prawda w językach obcych, ale bez problemu można to znaleźć i średnio zgadnięty człowiek manualnie jest to w stanie zrobić. Natomiast już będąc przy tej przestrzeni, warto sobie też zobaczyć, w jakiej kondycji jest ta przestrzeń, w której chowa nam się dach. Ponieważ ważne jest to, żeby tutaj nie było korozji i w jakiej kondycji, czy w ogóle funkcjonują odpływy, które tutaj odprowadzają nam wodę, ponieważ to również będzie się przekładało na to, czy nie będziecie mieli akwarium w środku. Jest taki stary patent na to, żeby po prostu włożyć głowę do zamkniętego dachu, zamkniętego auta i zobaczyć ten taki charakterystyczny zapach, jak to było u babci na spichlerzu. Po pierwsze, a po drugie kartkę, ręczniczek przyłóżcie sobie do dywaników przy podłodze i zobaczcie po prostu, czy nie są wilgotne, bo bardzo często tak się też zdarza. Więc ta ocena kondycji tej przestrzeni na dach, czy on jest miękki, czy twardy, również tutaj winna być na Waszej checkliście przy zakupie samochodu używanego cabrio. Druga rzecz, to jeśli podejrzewamy, że samochód miał kolizję, to ustrzegajmy się paradoksalnie tej kolizji z tyłu. Być może tu gdzieś się za chwilę przewinie przebitka tak materiału, który sobie znaleźliśmy, takiego przykładu, bo uderzenie z tyłu, co zawsze się mówiło, że jest bezpieczniejsze dla auta, w tym przypadku powoduje, że naprawa dachu, a także strata ewentualnej geometrii pojazdu, no powoduje, że czasami jest to po prostu niemożliwe bądź nieopłacalne do naprawy, bo no już tracimy jak gdyby tą geometrię otworów, stabilność tego dachu. No tak, a w dachu, w jego szczelności nawet, liczą się milimetry. Tak jest. To jest bardzo istotna rzecz. Jeśli już podejrzewacie, że samochód, albo macie, nie wiem, pomiary po prostu z czujnikiem, czy zobaczyliście, że samochód był demontowany, podczas zakupu samochodu nie oszczędzajcie, podczas sprawdzania samochodu nie oszczędzajcie, zróbcie zbieżność. To nie są duże pieniądze, ponieważ to odpowie nam, że kontrola zbieżności, czy ten samochód, jakie miał uderzenie, czy miał uderzenie poważne, czy była to kolizja i faktycznie to też nam odpowie na przyszłość, ewentualność, jak ten dach będzie działał. Podczas zakupu też ważne jest sprawdzanie, żeby otwierać i zamykać dach, jak auto stoi na równej powierzchni. Są znane przypadki, między innymi nowszego modelu Volvo C70, że jak otworzysz go, gdzie on stoi, na przykład na wysokim krawężniku, to już go nie zamkniesz, bo się destabilizuje. Tak, pracuje cała... Tak jest. I to, kurczę, czasami niestety kończy się w serwisie. Więc tu są takie historie bardzo przydatne do tego, do takiej właśnie obsługi. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że jeśli samochód ma już lat trochę, to fakt, że on był malowany, nie zawsze znaczy, że jest powypadkowy. Bo jeśli mamy drugą lakier, no wiesz, kupujemy cabrio po to, żeby ono było ładne. Tak. Więc w wielu przypadkach, w samochodach, jak chociażby ten, który ma 20 i więcej lat, to ewentualnie gdzieś punktowe jakieś poprawki lakiernicze wskazują na to, że po prostu ktoś chciał, żeby to było estetyczne. I no, wcale nie znaczy, że było demontowane. Wiemy, jak lakier na 20-letnim samochodzie może wyglądać. Po prostu. No. I to jest po prostu jakaś tam historia, jakiś etap, jakaś słabość samochodu. Jak kupujecie samochód cabrio, pamiętajcie jedną rzecz. Każdy producent fabrycznie dodaje zestaw narzędzi, klucza, zestawu kluczy, jakiegoś uniwersalnego urządzonka, które pozwala Wam odblokować dach manualnie. U mnie jest taki długi haczyk i sznurek. Słuchaj, ale jest to dedykowane. Jest. Tak? W Volvo masz zestaw takich, tutaj mamy odblokowanie dachu, później tam możemy sobie ten dach ściągnąć. W Audi będziesz miał tutaj z boku w desce, otwierasz sobie tak, jak są bezpieczniki, taki czerwony klucz do odblokowania. Każdy właściwie producent ma przewidzianą procedurę zamknięcia i otwarcia dachu manualnie. I są to zestawy narzędzi, które jak kupicie auto i tego nie przypilnujecie, to później niestety na Allegro kosztuje to parę set złotych czasami, bo jest to jednak dość rzadki produkt i trudny do znalezienia. Więc to są też takie rzeczy bardzo, bardzo przydatne. Czyli co, lepiej, żeby to było, czy negocjować wtedy cenę, jak nie ma? I wiesz, jedno i drugie. W zależności, nie, no to jest prosta historia. Jeśli jesteś tego świadomy, skakujesz sobie na jakiś portal i widzisz, czy to kosztuje 100-200 zł, czy 1000. Okay. Tak? Bo po prostu trzeba wiedzieć, że jeśli nie ma, to po pierwsze, dlaczego, kurczę, nie ma? No to ktoś jak trochę nie dbał o to auto i faktycznie nie było ono trochę celebrowane w tym swoim użytkowaniu,
zdarzeniu, tylko faktycznie mogło być daily, mogły być jakieś problemy i u któregoś mechanika się to gdzieś zgubiło. Jasne. Tak? Więc to tak jak kupujesz auto i powinieneś mieć klucz, podnośnik, zestaw naprawczy bądź tak. koło, no to tak samo w Cabrio taki to zestaw jest taki. To jest rzeczywiście dodatkowy element, bo jeżeli dach się nam zatrzyma na przykład w połowie, to wtedy bardzo się słabo jedzie. Słuchaj, właśnie to przerobiłem. Miałem sytuację, bo ponieważ już jest ze względów, że tak powiem, ja właśnie jestem tym emerytowanym motocyklistą, który ze względów rodzinnych, obowiązków i tak dalej przesiadł się na Cabrio. To jest któryś już mój taki samochód, dlatego też jak swoim klientom czy osobom, którym gdzieś tam doradzam i pomagam, mogę podpowiadać, to też już trochę z doświadczenia własnego nawet. Jechałem kiedyś Astrą trójką ze sztywnym dachem, tą Astrą TT z półotwartym dachem, bo podjechałem do Warszawy, się zacięło i 100 km musiałem zrobić, bo ASO nie było w stanie tego zrobić. Nie mieli procedur, nie znali, a może nie chcieli i takim półotwartym dachem musiałem przyjechać, bo musiałem dopiero to u siebie w garażu porozbierać pół samochodu, żeby domknąć dach, nie? Są takie sytuacje, ale dlatego ja jestem zwolennikiem miękkich dachów, bo zdecydowanie łatwiej je poogarniać. Sztywny jest i cięższy, i trudny, do po prostu trudniejszy do obsługi. No tak, żeby go jeszcze bardziej nie uszkodzić, próbując go na siłę. Tak, na siłę, tym bardziej w przypadku hydraulicznych rozwiązań. Co się, jeżeli wolno spytać, co się z dachami psuje i co później wymieniamy? Czy wymieniamy elementy właśnie hydrauliki, czy na przykład cały dach? Znaczy słuchaj, dochodzimy teraz do kwintesencji, bo tak naprawdę nie odkryję Ameryki, jak powiem, że dach jest najważniejszy w Cabrio. Bo wiesz, jak sprawdzamy silnik, to czy w zwykłym samochodzie, czy w Cabrio, to mamy to samo. Jak sprawdzamy skrzynię, to szarpie, nie szarpie, dwumas, coś tam, cokolwiek by nie występowało, to są te same procedury. Mhm. Blacharsko też sprawdzamy sobie, czy są śruby odkręcane, czy jest grubość powłoki lakierniczej, czy w niektórych wersjach szpachlowa. No ale dach to jest ta kluczowa historia. Pierwsza rzecz, no to szczelność. Czy on będzie, to nie jest tak, że jak mamy sztywny dach, to nie musimy o niego dbać. Mhm. Tak samo musimy sobie nasmarować uszczelki, tak samo musimy przedmuchać co jakiś czas kanały odprowadzające wodę, ponieważ no po prostu to się zapcha i być może też gdzieś tu w przebitkach umieścisz takie filmy tak, z naszych inspekcji. Na słupkach C są jakieś zacieki. Tak, że tam się po prostu leje i właśnie mimo, że to było C70 z twardym dachem, no niestety tak to się kończy i tam widać i wtedy się okazuje, że jak trafisz taki egzemplarz, gdzie się leje, czy w twardy, czy miękki dach, no to finalnie ci się okazuje, że masz akwarium do hodowania delfinów, a nie samochód, bo te dywaniki później pływają, elektronika jest przeważnie też od wielu modułów pod fotelami i zaczynają się nam hece, tak, więc to jest proces powtarzalny. Jaki dach? Po pierwsze tą szczelność, jak ją sprawdzić? Paradoksalnie, nie, tak się utarło gdzieś taka jest stwierdzenie, że jedziemy na myjnie. Ja bym tak zrobił. Tak, i powiem ci, że jeśli będę dobrze operował lancą, to w nowym Cabrio też jestem w stanie zrobić, że będzie woda ciekła. Nie karszerem. Ja przejechałbym przez taką myjnię, co pryska od góry do dołu. Ja bym po prostu wziął, myślę, że bardziej taki przewód ogrodowy i zainicjował taką symulację zrobił deszczu. Deszcz ze szlaufą. Tak, coś takiego, bo jeśli tutaj na łączeniach dwóch szyb... Nie, tu to zawsze coś tam przecieknie. To jest prawie, że zawsze. Więc jeśli chcecie sprawdzać, ale jest łatwiejsza metoda. Po prostu wsiądźcie do samochodu przy zamkniętym dachu, się przejedźcie i zobaczcie, gdzie gwiżdża i jakie jest spasowanie w górnych i tutaj bocznych liniach. Bo jak gdzieś tutaj coś odstaje, coś już było robione, tym bardziej odpowiada Wam za to kwestia właśnie ta geometrii, o której wspominaliśmy, no to zawsze, jak Wam wiatr gwiżdże, to i woda się dostanie. Więc to jest taka pierwsza rzecz, kwestia regulacji. Tu bardzo często też i przebieg odpowiada za to, bo jak faktycznie masz egzemplarz, który już przeleciał 300 tysięcy jeszcze po Europie Wschodniej, no to wiadomo, że on się już tak wypracował. On już jest zwichrowany sam z siebie. Tak jest. Powiem Wam, że kiedyś miałem taką sytuację w Meganie dwójce ze sztywnym dachem, gdzie pan, to jest bardzo fajna wskazówka, określił sztywność nadwozia, jak gdyby wypracowania tego, po prostu jadąc samochodem, bardzo prosta metoda. On mówi tak, jeśli samochód będzie trzeszczał wszystkie plastyki w środku, to ja wiem, że on już jest, że tak powiem, najlepsze lata ma za sobą. Natomiast jeśli przejechaliśmy się samochodem i był sztywniutki i faktycznie mimo wszystko, że on był sam w sobie miękki, ale te plastiki nie były jeszcze powyrabiane, demontowane i tak dalej, to fajnie nie trzeszczało, to też bardzo dużo mówi, że przy otwartym nadwoziu ten samochód jeszcze, że tak powiem, trochę nam posłuży. Kolejna rzecz.
Pamiętajmy, że naprawa dachu, czy to twardego, czy miękkiego, bardzo często no może podwoić koszt tak zwanego projektu. Ponieważ jak zwykle trafia nam się na rynku milion okazji, gdzie ktoś tam napisał, nie wiem, uszkodzony czujnik, uszkodzone coś tam, naprawa 500 zł, dach będzie działał. Tak, to napraw. No właśnie, to jest dokładnie ta sama analogia, co w przypadku klimatyzacji. Jak jedziesz, guzik jest, klima nie chodzi, a pan sprzedający ci mówi, proszę pana, czynnik uciekł, albo tam jakiś czujnik za 500 zł. To no, bardzo proszę. Czynnik uciekł, to nie jest dobry znak. No właśnie, więc bardzo proszę, niech mi to pan naprawi i wtedy możemy rozmawiać, bo zakup samochodu z uszkodzonym dachem to powinien być minimum 50% tańszy, ponieważ może być wszystko. I tak samo tutaj też jest warto. Ja wiem, że bardzo dużo o tych rzeczy mówimy, tych punktów, ale jeśli nie chcecie mieć problemów finansowych i później, żeby ten wymarzony projekt przerodził się w duży problem, to niestety kilka tych takich punktów obowiązkowych, tych WZ-ek i kaw po prostu trzeba zrobić. Tak samo siedzimy w 24-letnim wozie i tutaj już, albo w zasadzie też, ma sens wykonanie diagnostyki komputerowej. Każdy, nawet już nam się wydaje, że to nie jest nowożytne cabrio, ale każdy z tych systemów ma swój sterownik, ma swój kalkulator, który zajmuje się, czy on jest podpięty pod moduł komfortu, czy jest wyselekcjonowany oddzielnie, ma swój sterownik, w którym jesteśmy w stanie wejść nawet uniwersalnymi testerami, niededykowanymi do marki, jesteśmy w stanie zobaczyć błędy archiwalne, czy obecne, zobaczyć, które switche, ponieważ w dachu są poukrywane różne czujniki obecności, i wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, czy z tym dachem coś się działo, czy w przeszłości, czy teraz coś się dzieje. Więc diagnostyka komputerowa nawet w kilkunastoletnim cabrio ma sens. To nie jest tak, że jeździ, dach się otwiera w tym momencie i wszystko jest super. Jeśli chcecie się zabezpieczyć, to myślę, że naprawdę jest warto na to spojrzeć. Wiesz, to jest już dalej, tu już mamy kwestie kosmetyki, kwestie impregnacji dachu, właśnie tej oceny szczelności, czyli woda, szum i tak dalej. Natomiast tych składowych jest kilka takich obowiązkowych i na pewno musimy bardzo pamiętać, to chyba już powtórzymy w tym momencie, że auto pokolizyjne, nawet nie musi być to duży wypadek, przy otwartym nadwoziu może bardzo łatwo stracić swoją geometrię. No i tak naprawdę już wtedy faktycznie można mu powiedzieć szkoda całkowita, bo to nie jest trudne. Też pewnie w przebitkach właśnie będzie gdzieś pokazane, jak wygląda usztywnienie tych samochodów. I tak, ja byłem przekonany, że to jest jakiś po prostu patent na... Takie, a to jest fabryczne rozwiązanie boczne, takie nazwijmy to wzmocnienia, które po prostu tak funkcjonują. Okej, na koniec, czy jest jakiś przedział cenowy, od którego warto zacząć szukać? I czy jest jakiś rodzaj samochodów, kabrioletów, które warto szukać? Czy każdy przypadek traktujemy indywidualnie? Myślę, że wiesz, to wszystko zależy od tego, czego szukamy. Na pewno czegoś innego będziesz szukał, jak będziesz zaczynał swoją przygodę, bo ja myślę, że mając te 15 tysięcy, śmiało można dzisiaj kupić samochód, który no również będzie na ścieżu. 208 czy 7 cc, tak czy 6 nawet cc. Wtedy jeszcze też kwestia, tak, czy ma być czteroosobowy, czy to ma być dwuosobowy samochód. Tak, tak, bo twój jest prawdziwy czteroosobowy, tak, no, a większość tak, tego, co nawet to jest 2 plus 2 w najlepszym przypadku. No ale masz 308, masz właśnie Megankę, przećwiczyłem nawet foteliki dziecięce się do Meganki tu mieszczą, więc to wszystko można, że tak powiem, tą przygodę rozpocząć za stosunkowo nieduże pieniądze, bo myślę, że fajny motocykl jest droższy niż jakieś uchodzone cabrio, ale trzeba go kupić bardzo rozsądnie. Nie jest to odkrywcze, jak każdy samochód trzeba kupować rozsądnie, natomiast no, podstawa, wiadomo, dach i ta kolizyjność to tutaj nam się gdzieś tam przekłada do tego, żeby się gdzieś tam pocieszyć. Ja bym wolał gdzieś zainwestować w niedoskonałość, jakieś tam braki w silniku, że gdyby on coś tam kulał, bo to jest zwykły silnik. Więc da się go naprawić. Da się go naprawić, niż w niedziałający dach, czy jakieś innego typu tego rodzaju problemy. No chyba, że jesteście, że tak powiem, zbierzecie sobie właśnie projekt, chcecie go kupić tanio i sobie wtedy pogrzebać. Ale praca domowa do odrobienia jest konieczna, żeby zobaczyć, jaki tam jest system, ile kosztują części. Czasami są to prozaiczne rzeczy, właśnie kwestia wymiany oleju i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, już tak tytułem chyba zakończenia, bo nie będziemy przedłużać, i tak już jest długo, że
Jeśli zabraknie Wam umiejętności manualnych, to w Polsce jest zaledwie kilka wartościowych i faktycznie przydatnych warsztatów, które robią dachy. I okres oczekiwania to jest w kolejce przeważnie pół roku. Jest tych zakładów naprawdę niedużo. No i przez to, że jest ich mało, to te ceny napraw też niestety są wysokie. I to wynika nie z tam, że ktoś chce dużo zarobić, tylko po prostu też z dostępności części, z faktu, że chociażby przez zamknięcie brytyjskiego rynku nie mamy już dostępu do takiej ilości aut używanych, na tych przysłowiowych szrotach też już jest mniej części i to nam bardzo, bardzo, bardzo ograniczyło właśnie dostępność. Czasami są na przykład sytuacje takie trywialne, że ktoś sprzedaje, załóżmy, często powtarzająca się kwestia w grupie Volkswagena, w Audi, miękki dach i zbita szyba. No wydaje się nic, ale za naszą zachodnią granicą jest to uznawane za szkodę całkowitą, bo nie ma procedury na wklejenie czy wszycie tej szyby, tylko trzeba tylko wymienić całą poszycie. Cały dach, a to wtedy od razu... I to generuje nam koszty, no ale jeśli ktoś Wam też to oferuje, to bądźcie tego świadomi, że te szyby są bardzo trudno dostępne w bardzo wysokich cenach i usługa zrobienia tego dobrze, a nie tam uklejenia w kółko jakąś tam pastą, czy jakimś takim dziwnym jakimś czymś uszczelniającym, to jest pierwsze na chwilę, a po drugie no, to jest mocno nieestetyczne. Dziękuję Ci, Paweł. Jeżeli szukacie kabrioleta, to Paweł chętnie Wam pomoże. Motoraporter.com. Zaglądajcie. Zapraszamy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Znalezienie dobrego, taniego kabrio to wyzwanie, ale nie jest to zadanie niemożliwe. A Ty szukasz używanego kabrio, a może już udało Ci się znaleźć swoje marzenie? Napisz mi w komentarzach. Daj też znać, co chcesz wiedzieć o używanych samochodach. Może będzie to temat jednego z kolejnych odcinków. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie.